Witajcie! Dzisiaj przepis na pyszne bazyliowe pesto domowej roboty. Możemy je zrobić naprawdę szybko, prosto, no i jest o niebo smaczniejsze i zdrowsze od tego, które kupimy w sklepie. Dodatkowo domowe pesto możemy przechowywać w zamkniętym słoiczku, w lodówce. Poza tym pesto świetnie pasuje do sałatek, na przykład caprese lub makaronów. Żeby zrobić takie domowe pesto, będziemy potrzebowali sporo bazylii, listki już umyte, 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, łyżeczka octu balsamicznego, szczypta cukru i szczypta soli. Do blendera wrzucamy wszystkie składniki, a więc bazylię, oliwę z oliwek, ocet balsamiczny, czosnek, cukier i sól. Krótko blendujemy. A tak prezentuje się już gotowe domowe pesto, przepyszny bazyliowy sos, wspaniały do makaronu i do sałatek. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego!